zrobiłem takie ćwiczenia kiedyś, że na jednych warsztatach, które prowadziłem, pierwszych takich rocznych, w różnych popegeerowskich wsiach robiłem warsztaty filmowe, zrobiłem coś takiego, że kazałem ludziom, dzieciom, bo to było między 12 a 15 lat miałem, no to takim nastolatkom, w sensie zrobić każdy, miałem tylko jedną kamerę i chciałem, żeby każdy z nich nakręcił jeden dzień kogoś, do kogo mają dostęp. I miałem tą jedną kamerę, w związku z tym naprawdę musiał mieć przez jeden dzień tą kamerę, każdy. Była kolejka, kto dostawał którego dnia kamerę. Musieli wszyscy napisać scenariusze tego, co się tam dzieje. I do tego jeszcze zrobiłem takie reguły, że po pierwsze, nie można było zoomować w trakcie. Po prostu trzeba było ustawić jakiś kadr i ten. Nie można było montować. Montaż był na kamerze, czyli tak naprawdę każde ujęcie wchodziło do filmu. Do ich filmu. Czyli oni musieli przemyśleć wcześniej, co będą kręcili. I do tego jeszcze ograniczyłem ich czasowo do 10 minut. Każdy mógł maksymalnie w ciągu tego całego dnia nakręcić 10 minut materiału. Powiem Państwu, że tam są że 4 filmy takie, gdzie igły nie można wcisnąć. Nakręconych przez 12, 13, 14 latków. Igły się nie da wcisnąć, zmienić coś. Jest to tak precyzyjne, tak dobre, tak dobrze zaobserwowane, wcale nie odtworzone. Bo po prostu skupienie człowieka na tym, że ma te ograniczenia i w związku z tym musi w tą formę jakoś wrzucić tą rzeczywistość, ogarnąć tą rzeczywistość, skupić się na czymś i coś odrzucić, moim zdaniem jest ratunkiem dla filmu. Zwłaszcza w erze komórek, wszyscy kręcimy, wszędzie kręcimy, mamy telefony komórkowe, wszystko można kręcić i można godzinami kręcić. Tylko te godziny są po prostu, z tych godzin nie da się wymontować często minuty, a tworząc często jakieś ograniczenia dla siebie, można wyciągnąć jakąś bardzo mocną treść. I oczywiście mogą być te ograniczenia chybione, więc warto je próbować. Warto zastanawiać się, warto też właśnie jakby traktować, jakby do tego w filmie dokumentalnym potrzebna jest dokumentacja, że to daje tą to pole, w którym możemy eksperymentować, żeby zobaczyć, które takie ograniczenia dobrze działają, a które źle działają, które są zbyt ograniczające, bo też nie zawsze warto się trzymać tych ograniczeń w pełni. Te ograniczenia, nie chodzi w nich o to, żeby powiedzieć, co bohater ma robić. Tylko chodzi też o to, żeby sobie i też czasami bohaterowi dać pewną ramę, w ramach której on ma się poruszać, jak takie boisko, jak ring bokserski, że poza ten obszar niech on nie wychodzi. Czyli, że to jest filmem, a to już filmem nie jest. Nie wiem, czy to jest jasne, co Państwu mówię, bo to może być dosyć abstrakcyjne, jak sam siebie słucham. Natomiast warto tworzyć sobie takie reguły. Najwyżej się chybi, najwyżej będą chybione, ale myślę, że w pracy z ludźmi, którzy mają dostęp do cyfrowych nośników, które mogą kręcić godzinami z każdej strony, w każdej możliwości, tragedią jest, znaczy myślenie o tym, że jeżeli mam 3 kamery, z każdej strony mogę coś nakręcić, mogę całą rozmowę z kimś nakręcić, z 5 różnych kątów powtórzyć i tak dalej, i tak dalej. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo moja myśl nie przejdzie, bo ja nie wiem, jaka jest wtedy moja myśl. A o to chodzi, że ja muszę mieć jakiś kontakt z tą rzeczywistością i ta moja myśl, muszę próbować ją przenieść, więc ograniczenia są super. Proszę zobaczyć, że ograniczenia były zawsze jakimś dobrym takim elementem i filmy, jak wyzwalały się z tych ograniczeń, zawsze był duży problem przez bardzo długi okres czasu, żeby z opowiadaniem, że te filmy znowu przestawały być takie mocne, w stylu jak doszedł dźwięk w filmie. Jak na początku był film niemy, a potem doszedł dźwięk, no to przez dobre parę lat te filmy z dźwiękiem były słabe. Potem doszedł kolejna taka rozszerzająca rzeczywistość, czyli kolor. Też przez długi czas te czarno-białe filmy były lepsze niż te kolorowe.
Tak samo rewolucja, którą mieliśmy cyfrowa. No, filmy na taśmie, w których musiałem po prostu mieć jakiś dużo większy rygor, ponieważ to kosztowało mnie bardzo dużo. No jednak właśnie trzymały się jakoś, były lepsze niż przez wiele lat filmy, które były kręcone na cyfrze. Jakby poziom tych filmów, dopiero powoli się uczyliśmy tworzyć sobie jakieś reguły w tym świecie cyfrowym. I ja bardzo zachęcam do tego, żeby tak pracować. Ja tak się staram zawsze pracować, żeby sobie tworzyć jakieś takie założenia wspólnie z operatorem czy samemu. Tylko żeby one nie były z kosmosu, żeby próbować zrozumieć, dlaczego chcę takie, a nie inne ten, że na przykład jednym obiektywem coś kręcę, ja na przykład jedną postać. Teraz kręcę lekarkę w szpitalu i właśnie ograniczyłem się do jednego obiektywu, w którym różne bardzo rzeczy, sytuacje kręcę z tą lekarką związane, ale wszystkie są w szpitalu. Ona bardzo dużo różnych rzeczy robi. Jest takim wulkanem energii i też ma mnóstwo czynności, które w ciągu dnia wykonuje. I żeśmy szukali jakiegoś takiego ograniczenia, żeby jednocześnie pokazać te czynności, ale jednocześnie, żeby ten film nie był o szpitalu i o innych pacjentach, a jednocześnie nie był takim filmem super psychologicznym, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, że to jest niesamowita osoba, która ma niesamowitą energię i jest trochę człowiekiem orkiestrą. I teraz potrzebowaliśmy jakiegoś ograniczenia, żeby to uwypuklić, żeby widz się mógł na tym skupić, a nie skupić na 50 innych rzeczach, które obok się dzieją. I myśmy szukali takiej właśnie formy, żeby to ograniczyć.